Słuchajcie, witam was na następnym odcinku. Tak, zapomniałam mikrofonu dać. Nie wiem, czy w ogóle coś mnie słyszeliście, ale okej. Tak, wychodzimy stąd. Pogadajmy z nim. Lubisz podsłuchiwać. Podsłuchiwać? Nie, ja tylko piorę, to wszystko. Właśnie. Czy... O, coś nam daje. Coś nie wiem co. O. Aleksander był człowiekiem wielkiej wiary. Co to pisze? Coś tam mem daham, chyba wiary był moim mem przyjacielem. Wiele lat życia spędzał daleko od klasztoru? Nie wiem. To takie... Ja nie umiem takim czytać. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Będę robić teraz Syberię. Chcę ją trochę skończyć przynajmniej. I po prostu mieć to z głowy. Nie skończę raczej Tomb Raidera teraz. Żadnego raczej. I... I co ja bym chciała jeszcze wam powiedzieć? Po prostu... Poczekam sobie do nowego komputera. Jak dostanę nowy komputer, skończę wszystkie, zagrajmy. I po prostu... Czy ja po prostu... No i po prostu zawsze nowo zagrajmy. Dzisiaj jakoś nie umiem gadać. Jeszcze śpię w ogóle. Dopiero się obudziłam. Ale ja nie miałam co robić, więc sobie nagrałam. Nagrywam. Też nagrywam przecież. Jesteśmy na cmentarzu. Nie lubię cmentarzy, szczerze mówiąc. To takie mroczne i w ogóle. Krzaczki, bierzemy krzaczki. I to jest właśnie grób tego przyjaciela Hansa. On myśli, że on jeszcze żyje, ale jak widać, już nie żyje. Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj. Co tutaj jest? Ta trumna przyprawia mnie o dreszcze. Czekaj, tutaj było coś. Trochę stromo, ale na saniach można zjechać w dół. Na saniach, więc dobra. Czekajcie, mamy już krzaczki. Więc dobra. Teraz idziemy zrobić świecę. Ja oczywiście wiem, co trzeba już zrobić, ale nie wiem, czy zdążę to wszystko zrobić w tym odcinku. Mam nadzieję, że zdążę. No i co jeszcze bym chciała powiedzieć? Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, przynajmniej jak dla mnie. I jeszcze dla pewnej osoby, dla mojego chłopaka. Bym chciała tylko powiedzieć, że go pozdrawiam. I że go kocham. Co ja... Tak... Aha, tak. Zamykać. Teraz krzaczki tu. To będzie tak zrobić. I teraz... Dobra, jest to no. Już. I teraz... Teraz powinnam tutaj dać to. Aha, to już jest.
I mamy ziołową świecę. Długo ja, jak przechodziłam w Syberię, to długo tutaj byłam, bo nie wiedziałam... Czekajcie, tutaj. Nie wiedziałam, co ja mam w ogóle zrobić tutaj. Chodziłam w kółko. Jak nie wiem co. Niepotrzebnie tutaj chodziłam, ale chcę po prostu wam pokazać. Gdzie jest takie coś fajne? Tak. Nie. Tu mamy to. Nie pamiętam po co były te zapałki. A, już pamiętam, co te zapałki były, tak. Chwilkę, ja muszę. Tak, i właśnie to jest taki krzyż. Trzeba raczej trzeba go namalować. Już mam go namalowanego. Tak, trzeba albo zapamiętać, albo namalować. Dobra, idziemy stąd. Chciałam po prostu wam pokazać, gdzie to jest. Żeby potem nie było, że ja to wzięłam z nie wiadomo skąd. Teraz idziemy tutaj. Jakby do najgorszej części. Tak, tam jest jakby taka zagadka, którą ja bardzo nienawidzę. Ona jest do dupy po prostu. Trzeba biegać w kółko, tutaj właśnie jest skate, musimy iść na dół. Na sam dół. Tak, po tym czymś, to nie są schody. No i jesteśmy tutaj, idziesz skate, tu. Teraz bierzemy to. I zaczyna się zagadka. Okej. A więc tutaj jest ten krzyż. Krzyż, no to to. Idziemy. Okej, potem dwa. Raz, dwa, trzy, to to. Trzeba dwa ominąć od tego. Potem bierzemy ten. Potem trzeba trzy ominąć. Raz, dwa, trzy. Czwarty nacisnąć. I teraz ten obok. I to już powinno być koniec. Takie coś fajne nam się pojawiło. Teraz trzeba na samą górę iść. To mnie po prostu dobija. Dlatego ja nie będę wam tego truła. Znaczy nie będę wam tego pokazywać. No kurde, Kate, cioto, dobra, zaraz wracam. Okej, jesteśmy na samej górze. Tak, widzimy ładny widok. O Jezus, dobra. I teraz bierzemy to i tutaj wsadzamy to. Teraz czekajcie, jak to było. Tak. Nie. A nie, dobrze. A więc jest okej. Pamiętam jeszcze. Teraz idziemy tutaj. Teraz oko mamuta jakby. Naciskamy i się otwiera tajemne przejście. Wchodzimy do niego, znaczy jak to taka szafa jakby jest. Bierzemy to. To jest taki coś. Co jeszcze tutaj miałam wziąć? A, to miałam wziąć. Coś jeszcze tutaj mam, żebym czegoś nie ominęła przypadkiem. Nie ma. I teraz idziemy do Hansa, więc zaraz wracam. Jesteśmy przy Hansie. I tak, tutaj mamy takie coś. Dajemy to.
Potem dajemy to i zapałki. Fajny filmik. Takie mamuty biegają. Je, mamuty, mamutki. Chyba nie wiem, co to miało być do celu. Aha, stałaś, no niemożliwe po prostu, no niemożliwe. No. Dzień dobry, Hans. Jak się czuje dziecko? Czy wszystko w porządku, Hans? Kate, dobrze. Tak, co ja tu robię? Jedzie. Może... Nie rusz. Okej, okay. Hans już się dobrze czuje. Więc teraz musimy jakoś go stąd wyprowadzić, ale... Ja już kończę tutaj. Tak, niestety kończymy. Jeszcze dzisiaj na pewno, jeszcze dzisiaj nagram. Muszę to nagrać. A więc zapis. Zapis tu. Tak, i następnym odcinku będzie fajna scenka, której oczywiście nie zdradzę, ale już powiedziałem, że ona będzie. Fajnie, że tutaj się odbija Kate. Więc do usłyszenia w następnym odcinku. Będziemy ratować Hansa. Tak. Papa.